zasadzie przed własną publicznością udało się strzelić bramkę. Na pewno jesteś szczęśliwy. Szczęśliwym, że dobili ten 3 punkty, to jest najważniejsze na ten dzień. Na pewno jest dobrze, jak strzelasz bramki, to fajnie. No. GKS Tych to był ciężki rywal dla was, bo w pierwszej połowie bardzo dużo walki. Tak, trener mówił, że ta drużyna jest taka mocna, walczy dużo. I już byliśmy przygotowani w walkę, ale pierwsza połówka taka była ciężka, dużo walce, a później troszeczkę może pomogła ta czerwona karta, ale trzeba też przelić i myślę, że dobili swojego wynika, jaki myśleli. Wcześniej przed zdobyciem gola wylądowałeś raz w bramce, też było bardzo blisko. Myślałeś wtedy, kurczę, nie udało się, może jednak jeszcze... Powiadałem je, jak Lobo postawił pilce, mówił chłopakom, idzie przelić bramkę i patrzy pilce i wszystko. I przelić, no.